Nie mieszaj alkoholu? To już zdecydowanie nie te czasy. Jak wynika z badania Alkohoc, 1/3 osób przed 40 pije różne alkohole tego samego wieczoru. Co więcej, różnorodność doświadczeń zachęca do poszukiwań miejsc, które specjalizują się w kulinarnej sztuce łączenia smaków z alkoholem. Sięganie po to, co nieznane i mniej popularne, staje się czymś powszechnym. Ten kontekst jest ważniejszy od tradycyjnego podziału damsko-męskiego. Na nowe smaki szczególnie otwarte są kobiety. Sięgając po alkohole dla mężczyzn, chcą, aby zachowały swój męski charakter. Kobiety, zwłaszcza te młode, uczestniczą w spotkaniach na tych samych zasadach co mężczyźni. Piją równie dużo, a czasem nawet więcej. Typowe męskie rytuały przestały być zatem zarezerwowane tylko dla facetów. Zdarza się także, że jest odwrotnie. Mężczyźni zaczynają doceniać alkohole wybierane przez kobiety, nawet jeśli wcześniej byli mocno sceptyczni. O alkoholowej lojalności, wycieczkach przez smaki zamiast clubbingu, premiumizacji oraz wielu innych alko-insightach w raporcie Alkohoc. Na zdrowie!